Witamy Państwa w Obiektywnie TV. Moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest Leo Rossi, legenda polskiej piłki nożnej. Tutaj nasza rodzima gwiazda. Witam Cię Leo. Witam, dzień dobry. Cieszę się, że przyjechałeś. Dziękuję Ci za to. Powiedz mi, jak to jest być sławnym? Jak Ty się czujesz jako gwiazda? Nie przeszkadza Ci to w życiu, w życiu codziennym? Nie, pewnie, że nie. Ponieważ e, dziecku byłem, to zawsze marzyłem spotkać e, piłkarzy znanego. E, więc dla mnie to nie przeszkadza, przecież wszystkim jeszcze szanuję ludzi, którzy chcą zdjęcie po prostu docenią swoje prace, które wykonuje. Rozumiem, a kto jest taką twoją ikoną w piłce nożnej, za kim od dziecka podążałeś? E, wtedy kadr brazylijski było bardzo, e, wtedy wszystko po prostu wygrywali, tak. E, dla nas e, Ronaldo Nazario e, już po karierze jest, ale dla nas on był jak Bóg, tak. Bo był bardzo dobry zawodnik, który dla mnie, nie tylko dla mnie, uważam, że połowa kraju w Brazylii uważa, że to jest najlepszy piłkarz w ogóle w historii w nie? I był tak na pewno też dla wielu piłkarzy, też jest przykład, ponieważ wiele, bardzo dużo kontuzji poważnie miał i zawsze wrócił silniejszy. A czy to było tak, że miałeś na przykład swój pokój wyklejony jego plakatami? Nie, nie miałem, nie miałem, ale po prostu... W twoim sercu był? Tak jest, dokładnie. A marzyłeś, żeby od niego dostać autograf czy zdjęcie sobie zrobić? Pewnie, że tak. Właśnie... Ee, Masz takie? Go spotkać, ale niestety nie, nie, nie udało się, no niestety. Tylko obserwowałeś w telewizji? Dokładnie. A powiedz mi, czy pamiętasz taki moment w swoim dzieciństwie, kiedy zapragnąłeś być piłkarzem, kiedy na przykład może tato z tobą chodził na jakieś mecze i graliście? Jak to wyglądało w twoim dzieciństwie? So, ja mogę tak po powiedzieć, że ja się nazywam w tej chwili, e, w dziś e, Leandro, ponieważ mój ojciec tak jest zakochany w piłce nożnej, e, że był też taki prawobronny piłkarz e, kadry bazylskie, miał też nazwisko na Leandro i po prostu był jego e, e, idol, tak. I dlatego dzisiaj też nazywam Leandro, tak. E, a przede wszystkim, od, od kiedy zawsze zrozumiałem, co to jest piłka nożna, to zawsze tata mnie zabrał, tak na mecić i na jakieś fajne spotkania, albo fajne mecze w, w mieście. I tak się zaciął moja pasja z piłką nożną. Plus dzieciństwo spędzałeś na podwórku grając z chłopakami. Tak jest. No i powiem ci, że od rana do wieczorem, nie? czasami rodzice musieli przyjść po prostu po mnie, żebyś zjeść albo obiad, albo kolację i iść spać. Chętnie przychodziłeś do domu, czy trzeba było krzyczeć, no, żebyś wrócił do domu? <laughs> no właśnie nie, musieli po prostu przyjść i i czasami nawet za uszy żeby się byś <gry> Tak jest. Ale o machaństwo? Mam brata, mam brata, który jest 7 lat młodszy ode mnie, ale właśnie w ogóle się nie interesuje że w, w ogóle. Czyli nie grałeś z nim na boisku? No on po prostu wybił z głowy piłkę, jak wtedy graliśmy i po prostu nie chcą złamał mu w ręce po silnym uderzeniu i Aha. I, wtedy... i powiedział, że już da, nigdy nie będzie grał w piłkę. No. A powiedz mi, w jakim wieku zapisałeś się do klubu. Kiedy się rozpoczęła na dobra twoja kariera? E, tak naprawdę ja uważam, że bardzo późno się zacząłem karierę, ponieważ wtedy miałem prawie 14 lata, e, które się zapisały. Późno, ale jak widać nie za późno. E, <grym>, no, może tak być, ale może jakby zaczął się, to mogło być jeszcze lepsze. Tak, tak jest. Więc e, zacząłem troszeczkę później. No wiadomo, też były inne warunki wszystkiego tak. E, Hmm, grałem zawsze piłkę na ulicę, tak? To wtedy taki kiedyś był piłkarz, który prowadził szkolenia tak. E, e, po prostu widział u mnie w talentu i prosili rodziców, żeby do mnie tak przyjść. Wtedy po prostu ojciec powiedział e, bardzo wprost, że po prostu nas nie stać płacić miesięcznie, e, więc e, nie przyjdziesz i powiedział, dobra, widzę u niego talentu, po prostu wierzę w mu, nie. Chcę trenować i, i postawił na ciebie. I tak jest. Naprawdę fajnie za to. I się też, nie pomylił. I nie się pomylił, tak. Bardzo muszę podziękować, go Ale wiadomo, kto gra w piłkę, to też no, łatwo po prostu widać, tak. I znasz się na tym, to widać, że z tym można być. Oda że zobaczył potencjał. Czy masz, masz z tym człowiekiem jeszcze kontakt? Tak, tak, mam, ma. mam do dziś. Chyba jest dumny z ciebie, co. Wiele osób, które mi pomógł w piłce nożnej w tym miejscu, w które je ja pochodzę. Do dziś mam kontakty naprawdę bardzo dobre nawet. Masz bardzo dużo wdzięczności w sobie i ja myślę, że dlatego ten sukces też do ciebie tak e, przyszedł, bo jesteś wdzięczny tym wszystkim ludziom, którzy w ciebie nie zwątpili i cały czas na ciebie stawiali. No i zgadzam się z tobą. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny, ponieważ e, uważam, że każdy osobę powie, po prostu powinny dostać szansę, tak? e, I wtedy naprawdę były bardzo trudne warunki u mnie w, w rodziców tak nic, nigdy nie e, e, zabrakło nic do jedzenia w domu, ale na przykład, żeby kupić korki, czy spodenki, czy getry, czy coś, to po prostu e, brakowało, tak było bardzo ciężko. Za to, też doceniam rodziców, którzy wszystko po prostu zrobili, że czasami nie kupili coś, dla nich tylko inwestowali w mnie, albo w brata, tak. I za to naprawdę ich zawsze będzie podziękował, bo w tej chwili co zjemy, to jest inne rzeczywość oczywiście. Yy, I widzisz, no, rodzice zawsze będą kochać swój syn jak najbardziej, tak? Więc wszystko będzie robił, żeby był jak najlepiej na przyszłość. Jesteś pięknym przykładem tego, że w życiu nie należy się poddawać, nawet jak jest czasem ciężko i rodziców na coś nie stać, to nie należy się poddawać w dobie teraz, kiedy jest taki pęd za pieniądzem, kiedy każdy chce mieć wszystko, co najlepsze. Niektórych rodziców na to nie stać. Ty jesteś dowodem na to i mówisz tutaj przed kamerami, żeby się nie poddawać, nawet jak nie masz, tak? Pewnie, że tak zgadzam się z Tobą, bo mm, ja tak jak mówisz, tak rodzice wszystko dla nas robią. I wtedy naprawdę był inny całkowicie, tak? Inaczej. I, I to jest mój tata po prostu do dziś muszę podziękować, bo to jest człowiek, który zawsze wstał i powiedział, że będziesz i będziesz i koniec inne innem. Ja po prostu niektóre razy po prostu chciałem zrezygnować, tak? Ale ojciec zawsze był i wspierał jak Zawsze ci dawał tą siłę. Mówi się, że właśnie rodzina to siła. Co ty o tym sądzisz? Pewnie, uważam, że rodzina to jest to jest po prostu wszystko, tak? Dziś jestem tu, dzięki ich tak. Wiadomo, też się włożyłem mega praca, ale oni wierzyli, oni po prostu poświęcili swój czas cały czas na mnie. Pomimo wszystko, że pracowali ciężko, że było ciężko i, 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 i widzisz i, i za to e, teraz dopiero rozumiem, jak teraz mam swoją córką i doceniam tego bardzo. Tak? E, no ale naprawdę, rodziców dla mnie to jest wszystko, i, i kocham ich jak naj, najbardziej, bardzo mocno. I, i, i mam nadzieję, że niedługo nie przylecą do Polski i zobaczą to na żywo. Leo, muszę Ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że do mnie przyszedłeś, bo młodzi chłopcy, którzy teraz mogą oglądać nasz wywiad, na pewno jesteś dla nich nadzieją, że jeżeli są w Twojej sytuacji, w której Ty byłeś kiedyś. Myślę, że po tym wywiadzie uwierzę, że wszystko można osiągnąć, tylko trzeba chcieć i ciężko pracować. No tak jak mówisz, trzeba chcieć i, i pracować, tak? Bo eee, w rzeczywistości co czas, e, czas, kluby mają możliwość tak, dla Akademii, to jest bardzo dużo, bo to jest bardzo dużo i ułatwia piłkarzom w tej chwili. Więc nawet zawodnicy, którzy przychodzą z Akademii do nas, do pierwszych zespołu, to staram ich też pomóc i też powiedzieć prawdę, tak, że musicie zrezygnować z wielu rzeczy, które mm, sprawną przyjemność. Po prostu przyjemność tylko, ma być tylko piłka nożna. Tak. E, ma się uczyć i też bardzo się skupiać odnośnie jedzenie, e, spanie to jest przede wszystkim to jest bardzo ważne. E, jak przyjdzie na trening, po prostu dożyć e, telefon, tak, e, poświęcić przed treningi. W, trening, w treningu posłuchasz trenera, co on po prostu oczekuje, co chce przekazać. No, wiadomo, po treningu też regeneracja to jest bardzo ważne. po treningu, Więc dzisiaj trenimy taki pełen obrotu, że wszystko musimy zrobić po treningu, żeby następnego dnia być świeże i przygotowany do pracy. A jak wygląda Twój dzień, o której chodzisz spać? Co jadasz? Mój dzień tak naprawdę wygląda. Ja uważam, że po prostu. Wstaje też zależy, o której córkę wstaję, tak, ale większość się wstaję 7-38 rano, to już jestem tak. Moje posiłku wygląda tak, że Royal Fit, ja mam z nimi współpracę, oni przygotują moje posiłku na cały, cały, cały tydzień, ponieważ jeżeli gram w taki poziom już, to naprawdę o wszystkiego muszę pilnować, o godziny spania o jedzenie, więc mam 5 razy posiłku, tak? co 3 godziny muszę zjeść. Niektórzy twierdzą, że 2 litry wody muszę wypić w dzień, czy nawet 3, czy nawet więcej, jak masz możliwość. I czasami potrafię chodzić spać o 21, albo czasami też potrafię chodzić spać o 24. Czyli to jest taka ważna zasada w byciu no, piłkarzem. Tak, no i czasami zawsze, jak jest możliwość, której zawsze muszę podziękować też kobietę, mam chwilę dla siebie i zawsze po obiedzie, staram się spać trzy godziny, nawet do półtorej godziny. Właśnie, Leo, powiedziałeś o swojej kobiecie. Mówi się, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi silna kobieta. Zgadzasz się z tym? Zgadzasz się z tym, bo. Od kiedy córka jest to naprawdę jest cięższy, ale one z kobiety, które bardziej zrozumiała i mi naprawdę mi wspiera po y, i na boisku, y, w domu naprawdę y, ona śpi z dziecku na górę że po prostu miałem na dole dla siebie i spać całą noc i po prostu mi nie przeszkadzało. Żebyś miał siłę. na następny Tak jest. ona wie, że to jest bardzo ważne i przede wszystkim naprawdę, ja kobiety, które mam dzisiaj, to same na plusze i mogę podziękować. Pozdrawiamy kobietę i dziękujemy, że dzisiaj Leo może być z nami. Leo, powiedz mi, a pamiętasz swój pierwszy kontakt, gdzie to było, e, ile tak. miałeś lat wtedy? Ja wtedy miałem 16 lat, e, bo u nas w Brazylii jest podzielony na 28 województw, więc od stycznia do czerwca gramy tylko w po w Liga. I wtedy po prostu miałem okazję wyjechać, bardzo trudny czas też dla mnie, która się rozpoczęła, tak, tak naprawdę, karierka. Trafiłem do zespołu już profesjonalny. Wtedy naprawdę było bardzo mi ciężko, bo pierwsze chyba nawet dwa tygodnie codziennie dzwonię do domu i chciałem wrócić do domu. Ale rodzic powiedział, że nie mam możliwości. To znaczy, mama zawsze mówi, że wróci do mnie, tak, ale tata inaczej. <grym> I tata ta bo masz dostać koniec. I koniec, nie. E, to wtedy, no wiadomo, tutaj nie, nie obchodziło kwotę, tylko po prostu o dumę, tak, że tata był bardzo dumny, ja też w sumie bardzo byłem, e, nawet pamiętam do dzisiejszej, jak przyjechał, e, prawie 700 km przyjechał, żeby mnie oglądać, to wtedy... E... Co czułeś wtedy? Tak naprawdę nie wy, wy, wypadał piłka, żeby być stresowany, ale wtedy byłem bardzo czułeś stresowany. Czułeś tę presję, że tato jest na tej trybunie i że musisz dać z siebie wszystko, tak? Tak jest, no po prostu <grym> patrzyłem na niego i widziałem, że on jest, to pokazywałem. No wiadomo, wtedy po prostu chciałem jak najlepiej ze swojej strony pokazywać. No ten mecz akurat przegraliśmy się, ale to nie o to chodziło. Po meczu przeczytaliśmy, się, po prostu nawet płakał. I to się wtedy, tak, to po prostu piękne chwile, które do, do dziś mam w głowie i, i to jest naprawdę coś pięknego, które było wtedy, widać, że co on poświęcił dla mnie, to wtedy już coś tam zaczął owocować. owocować, dokładnie. Mhm. A Twój pierwszy kontakt zagraniczny, gdzie był? Był w Polsce. Był w Polsce i uważam, że w Polsce to tak naprawdę był piękna chwile na, na początku, i później tak nagle wszystko się zmieniło, tak? z nieba do piekła, tak szerze, tak się zmieniło. Z nieba do piekła? Bo nas bardzo dużo szukali, ponieważ bardzo kluby, zagraniczne nawet, się interesowali w nam, ale... Tobą się interesowali, żeby cię kupić. kupić. Tak. kupić nie? nie wyszło, później oni po prostu chcieli inwestować w Brazylii, na jakiś dziwny województw w Brazylii, który po prostu tam wpisał nożne. Na... Tam nigdy nie było i uważam, że ciężko tam e, będzie z, coś z tego. Tam byliśmy, bo obiecali nam, że będzie dobrze, a tak naprawdę było dobrze tylko pierwszego dnia, e, dnia który mieliśmy ok, śniadanie, obiad, mieliśmy fajne warunki do treningu, ale drugi dzień tak naprawdę już zabrakło śniadanie, obiad, kolację i tak naprawdę żyłem prawie 45 dni, e, 45 dni i tak, e, że czasami potrafiłem z kolegami gdzieś iść, po prostu z, coś nie wiem zaprasować, a po prostu prosić coś do jedzenia bo, bo byliście głodni bo byliśmy głodni po ciężkie treningi i po prostu był taki okres który był bardzo ciężko i przez ten tego okres co przeżyłem e... zniechęciłeś się do Polski e... to nie tylko do Polski ogólnie do nożnej, bo po prostu, po prostu wiele klubów się... tak postępuje czy postępowało ja, ja mogę tylko się wy wypowiadać co ja przeżyłem tak E, po prostu byli ludzie oszusty, które nas oszukiwali i to by było akurat Brazylijczyki w Brazylii, po prostu nas oszukiwali Aha. I, e, i wtedy miałem bardzo, bardzo, 3 lata tak... Chciałeś się poddać. E, tak, się, nawet się poddałem nie, niektóre razy, tak, nawet potrafiłem kurczę z dwa dni nie mieć spokoju, bo po prostu, e, e, no, bardzo ciężka chwila były. i e, też rodzice na to bardzo e, e, cierpili E, wiadomo, mama zawsze za płaci, ale tata <grywa> zawsze musiał... Nie wiesz, pokazał. Nie pokazywać, nie. I widzisz, są ludzie po prostu, które spotkamy kiedyś tak w życiu ogólnie tak, że są piękne chwile, ale też są ludzie, którzy chcą ci przeskazać, a po prostu tylko widzę w to interes. Ale wtedy nas tak oszukało, że po prostu, ja pamiętam w tym zespół, który mamy grupę akurat, nie? i do, do dziś mamy, mamy kontakt, to 90% w tym czasie po prostu piłka noś odrzucili. I nie poszli dalej. Nie tak poszli dalej, ten. a ja tak naprawdę nie grałem piłkę 3 lata. I to jest bardzo długo. Grałem tylko Liga Amatorska, ale to nie jest to samo, jak to jest, to jest inny po prostu porząd w ogóle. Liga Amatorska, Liga Profesjonalna, bo w Ligi Profesjonalnej codziennie jesteś w pracy. Uh -huh. Amatorska to wiadomo, no, robi co chcesz, tak. I to jest naprawdę ciężko e, czasami. I w amatorskiej lidze nie zarabiasz pieniędzy. Tak, dokładnie. Nawet warunki tak. Czyli dokładnie. nie masz satysfakcji finansowej, nie masz z czego żyć. No, nie masz nic. Czy nie cieszysz się z tego, co robisz? Bo, bo nie możesz się utrzymać. Dokładnie. E, e, I to wtedy naprawdę był tak najtrudniejsze chwile w życiu, które miałem. Nie tylko dla mnie, tylko też dla rodziców. Ale jak zawsze mogę opowiadać, miałem naprawdę bardzo silnego ojca, który zawsze mnie wspierał. I dzięki tu e, dzisiaj tu, tu jestem. Tak? Ciężkie czasy kreują silnych mężczyzn. Jesteś tego przykładem. Leo, wróciłeś do Polski. Co zaważyło, że wróciłeś do Polski? Co się stało? Po hmm, tym wszystkim, nie, ja nie chciałem wrócić, tak naprawdę. E, bo tutaj akurat e, trener, co, który prowadził nas w Polsce. Za pierwszym razem, tak? Za pierwszym razem, tak jest. E, tu bardzo lubił Brazyliczki, a po prostu zawsze nas wieził, tak przede wszystkim, tak. I sam do mnie pisał e mail. Bo powiedział, Leo, przy, w tej chwili, czy, czy ligę, przepraszam, czwarta liga przejmuje zespół, czy jeszcze chcesz e, grać w piłkę? O ja powiedział od razu, bez nie, nie chcę, bardzo dziękuję, ale po kilku dniach pokazywałem ojciec i ojciec powiedział, nie, 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 co ty w ogóle robisz? Leo, Leo. Lecisz, nie. Naprawdę, tak miałem chyba z tydzień, żeby się zastanowić, tak. Ja. Tata od razu był że na tak, ja tak naprawdę nie. Bo... Ale buntowałeś się no tak. taty, dyskutowałeś z nim, że nie chcesz jednak tam jechać? No tak, z pierwszego dwa dni tak... Była no, burza mózgów za i przeciw. Była burza mózgów, naprawdę kłótnie. Mama też po się z ojca, po co, znowu ma, ma przeżyć tego, czy te chcesz tego. Ale tata miał swój świat, mówi, że nie. Po prostu czuł ten sukces czy Czuł tego i, i powiedział, że, że, że leci. Dlatego też jego ostatni wywiad miałem. I podziękowałem Wojtek e, e, Robaszek e, i, No i wtedy przyjechałem do niego, do, e, do zespołu. I gdzie to było? E, Zawisze i Żgów, to jest Kołodzi. W ogóle, nie ja wiem, że daję sobie sprawę, że to nie jest znane w, w ogóle klubów w Polsce, ale to był mój początek, tak. I wtedy dostałem szansę, wkorzystałem, akurat tak się złożyło, że jeżeli dobrze pamiętam, graliśmy na początku grudnia przeciwko Radomiak. Wtedy bardzo dobrze się reprezentowałem i widzieliśmy. I kto cię tam zobaczył? Mirosław Hernik, kiedyś był prezesa Radomiaku. Do dziś mam bardzo dobry kontakt z nim, wiesz, też można zawsze o niego Pozdrawiamy podziękować. Pozdrawiamy pana prezesa. Tak jest. Nie tylko pan prezes, tylko zarząd klubu, który się też zgodził na wywiadzie. Tak, tak, zarząd klubu też i dziękujemy bardzo. Dokładnie. I, I tak naprawdę się zaczęło piękne historie, tak. Przeszedłeś do trzeciej ligi, tak? W tak jest, tak, tak jest. Potem awansowaliście do drugiej. Później awansowaliśmy do drugiej. Graliśmy chyba dwa sezony, znowu spadliśmy z drugiej do trzeciej. A, czyli że jeszcze coś tam było, jakiś tak. spadek? <śekk> spadek było. Też się był bardzo chwilę. No też trudny tak czas, bo tak naprawdę dla sportowców to jest porażka, tak. Zamiast jeździć w górze, to idziesz w dół. Miał też wtedy ofertę, ale zostałem. tak? Zostałem, bo zawsze opowiadam na każdym wywiadzie i każdy Brazylijczyk o tym wie, że jak zakładasz koszulkę, to jak być twoje drugie skóry. Trzeba jak najlepiej tego reprezentować barwę. Tak? No i wtedy z trzeciej do drugiej, ale jeszcze mogę tak opowiadać. Wtedy, jak byliśmy w Ciesię Lidze, był bardzo fajnie, bo większość chopa, które grałem, to był z Radomiaka. I to powiem ci, że. E, pomimo wszystko, wtedy był trzecia liga, ale był taki piękny chwilek, e, piękny które przeżyłem. I, Graliście tam jeszcze wtedy na Steelgate? I... Tak, ja z jeszcze graliśmy. I, I wtedy naprawdę był taki piękny czas, w którym e, chłopaki z Radomia byli bardzo przyjemni dla mnie, mi, mi pomagali na boisku, poza boisku. E, i, I naprawdę mam dużo kontaktów jeszcze z wielu chłopakami, które czasami spotkam na, na mieście. Ogromne szacunek dla nich. I to bardzo fajnie, no, bardzo fajnie, które tak naprawdę doceniam, tak. Mm -hmm. I potem był ten awans y, z trzeciej do drugiej i potem był spadek? Jak to wyglądało? I, to tak, ja, ja pamiętam. Wtedy, jak przy, 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 byłem w Radomiaku, byłem pół roku i z trzeciej awansowałem się do drugiej. Wtedy graliśmy... Mm, pierwszy rok dobrze graliśmy, drugi rok i spadliśmy... Tak, spadliśmy z drugiej do trzeciej. Później od razu bezpośrednio awansowaliśmy. No i graliśmy później 3 lata w, w drugiej lidze, awansowaliśmy. Dwa do, lata pierwszej. W, do pierwszej? Tak, awansowaliśmy do pierwszej, dwa lata w pierwszej lidze i awansowaliśmy do ostrej klasy. I w tej chwili gramy prawie dwa lata już w ostrej klasie. Czyli ty tak jakby nie uciekłeś z tego tonącego okrętu, bo w pewnym momencie ten jak można powiedzieć, że zaczął tonąć, bo ten spadek po tym awansie był ciężki dla was, sam powiedziałeś. Tak, no, było bardzo ciężko, ale widzisz, no. Leo, co czułeś, jak awansowaliście do ekstra klasy? Przed, wszystkim, przed tym spadek i powrót do ekstra klasy też muszę pochwalić ludzi z radomych, które zawsze kochają, są kluby, którzy wierzą, za zarządu kluby, które. No, wiadomo, niższa liga to są inne pieniądze, tak. I, i ludzie, którzy rządzą kluby, to muszą naprawdę wszystko robić, żeby ten klub by był wiży. No wiadomo, takie i ważna postaw to jest bardzo. kibiców. kibice mamy bardzo mocne, są i niesamowici. które kochamy, są nie, niesamowicie. I, I widzisz, oni łącznie, całe miasto wspierają klub i co czas zejdziemy w górę. Dzięki nie tylko mityku, po prostu zarządzie, za, za sztab, za wszystkie zawodniki, które reprezentują barwę, za akademię, za wszyscy ludzi, którzy pracują w klubie i w urzędzie miasta, które też wspierają, tak, miasta, które wspierają klub, inne firmy też, które wspierają klub. I ogólnie łącznie, tak, jesteśmy wszystkie razem i po prostu. Reprezentuje reprezentuje Radom, tak? Radą jak. I ja po prostu mówię tak odciwie i nawet muszę ich podziękować, tak, że jako Brazylijczyk tu przyjechałem i bardzo dobrze mnie, mnie, mnie przejęli. Ale już teraz jesteś Polakiem. No jestem, tak naprawdę. <grym> teraz byłem. <grym> I Polakiem, na... i Brazylijczykiem. Brazylijczykiem, no. jestem. I jak z to tego się bardzo stało, że dostałeś obywatelstwo? Muszę się zapisać na ten na egzamin, tak, który <grym> bardzo trudne naprawdę bardzo trudne ale. Wszystko poszło w dobrym myśli wszystko się udało, i z tego naprawdę bardzo dumnie się, ja się cieszę, że mam obywatelstwo polskie, więc jest super. Gratulacje. Leo, minęło prawie 11 lat, od kiedy przyjechałeś do Polski. Powstała książka Leo Legenda. O czym możemy tam przeczytać? Co to jest? Prawie o wszystko. <śmiech> 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 Czyli twoje ciężkie chwile, łatwe chwile. Ciężkie chwile, bardzo dobre chwile. Wiadomo, że to wszystko też nie opisałem, bo niektóre uważam, że rzeczy, które się stały w życiu, to ja uważam, że po prostu nie trzymam to ja dla, siebie. dla siebie. E, ale naprawdę książkę, które piękne, naprawdę piękne, każę e, polecam poczytać. Muszę podziękować też ludzi, którzy naprawdę mega, byli mega zaangażowani, bo to nie trwało tydzień, potrwało prawie pół roku, który codziennie, prawie codziennie spotkaliśmy się. Naprawdę nawet o niektórych rzeczach opowiadałem, nawet łyżę w oczu, kiedy się pojawiło. No, naprawdę polecam jej jak najbardziej. Leo, dziękuję Ci za ten wywiad. Życzę Ci samych sukcesów i jestem dumna, że możesz być jednym z nas i że jesteś tutaj na ziemi radomskiej i te sukcesy budujesz dla nas wszystkich. Dziękuję Ci bardzo. A Państwa zapraszam na kolejny wywiad.